Witajcie rodacy. Insta 360X3 uchodzi za najlepszą kamerę, która potrafi nagrywać wszystko dookoła. Sprawdźmy jednak, czy to prawda i jakie ma funkcje. Front opakowania minimalistyczny, jedynie fotka kamerki. To z boku producent umieścił ikonografiki z informacjami technicznymi. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu, a ja pokazuję Wam dodatkową zawartość z zestawu All-Purpose Kit. A są jeszcze Motorcycle Kit czy Creator Kit, więc polecam popatrzeć, jakie dodatki Wam będą najbardziej przydatne. Mój zestaw zawiera jedną ekstra baterię. Ochronne szkła na soczewki, no i przede wszystkim kijek z statywem dwa w jednym. Ten jest bardzo dobrze wykonany i teleskopowy. Złożony ma 28 cm, a maksymalnie mierzy trochę ponad metr. Nóżki można rozłożyć, by był stabilny, a na górze jest gwint 1,4 cala, by móc wkręcić naszą kamerkę. Ta od razu po wyjęciu wygląda tak. Czuć bardzo dobrą jakość plastiku, a spasowanie elementów jest idealne. Nie mogło być jednak inaczej, bo X3 jest wodoodporna do 10 metrów bez żadnej dodatkowej obudowy. Jest jednak nieco cięższa niż bezpośredni konkurent, czyli GoPro 12, a dokładne dane wyświetlam Wam na ekranie. Najważniejsze to oczywiście te dwie soczewki, które nagrywają jednocześnie. Potem automatycznie łączą się klipy w jeden film 360 stopni w rozdzielczości 5 i 7K. Kamera również jest na tyle inteligentna, że usuwa sama siebie z klipu. Sztos. W dolnej części posiada wind 1/4 cala do mocowania statywu bądź innych akcesoriów, natomiast z boku mamy otwieraną klapkę na baterię. Tam też znalazł się slot na karty MicroSD. Idąc dalej, na tej ściance znajduje się port USB-C do ładowania oraz powyżej wejście mikrofonowe mikrofonów mamy łącznie 4, a dwa kolejne na drugiej ściance, więc niezależnie z której strony będzie wydobywał się dźwięk, no to mamy pewność, że Insta 360 go wychwyci. Tutaj też widzicie dwa przyciski funkcyjne. Na przodzie mamy również dwa przyciski, ale na dole plus responsywny dotykowy ekranik. Ten nie zawiesza się i działa należycie. Menu jest proste i intuicyjne, więc szybko możemy pozmieniać wszystkie ustawienia, a tych mamy naprawdę dużo. Począwszy od trybów kamery, czyli pełne 360, 360 z HDR, możemy timelapsy w 8K nagrywać, timeshifty, interwały, gwiazdy i tak Bardziej doświadczeni użytkownicy docenią możliwości profilu log, a w nim ustawimy white balance, konkretne bądź maksymalne ISO czy shutter speeda. Oczywiście, jeżeli nie chcecie bawić się w postprodukcję, kamera ma swój standardowy profil kolorów albo lekko podkręcony. Dla każdego coś się znajdzie. Najważniejsze jednak to to, jak nagrywa. Jak ręce dla Was materiał, akurat w beznadziejnej pogodzie, gdzie słońca, to nawet w długoterminowych pogodach nie ma, ale to i tak nie ma znaczenia, bo generowany obraz jak na te warunki oświetleniowe jest naprawdę bardzo dobry. Jest to bez wątpienia najlepsza jakość wideo spośród kamer mogących nagrywać 360 stopni. Docenicie także stabilizację. Jest to poziom GoPro 12, więc przy dobrych warunkach oświetleniowych płynność Waszych ujęć będzie jak z gimbala czas pracy na baterii to około 75 minut ciągłego nagrywania w najwyższej rozdzielczości, więc nie jest źle. Oczywiście to mój wynik, a wasz może być trochę inny, jeżeli będziecie w lepszych bądź gorszych warunkach pogodowych. Ściągając aplikację producenta na komputery bądź telefon, dostajemy też prosty edytor wideo. Prosty natomiast to on jest w obsłudze, ale funkcji i opcji mamy naprawdę dużo i można by powiedzieć, że tu jedynie nasza kreatywność będzie nas ograniczała. Moją ulubioną jest chyba inteligentne śledzenie i ta funkcja pozwala wybrać czyjąś twarz, i wtedy kamera ustawia na nią ostrość i podąża przez cały czas trwania filmu. Fani slow motion docenią też tryb bullet time i wtedy, jak zjedziemy trochę z jakością do 4K, to mamy możliwość filmowania w 120 klatkach na sekundę. Fotki mają nawet 72 megapiksele, co jest naprawdę dużą wartością, więc późniejsza ich edycja jest prosta, a sama jakość naprawdę zadowalająca. Używając X3 możemy także prowadzić live'a na Fejsie czy YouTube, a możliwość sterowania głosem to dodatkowy atut. Z kadru zarówno siebie, jak i sticka i wtedy mamy wrażenie, że to jakiś dron czy ekipa filmowa za nami podąża. Jakość również jest bardzo dobra. Może to nie jest klasa najnowszego GoPro, ale w kategorii rejestratorów nagrywających wszystko dookoła, no to nie ma lepszej. Docenicie także prostą aplikację producenta, bo dzięki niej wykadrujecie materiał szybko i bez problemu. A co z ceną? Sama kamera kosztuje 2000, a jak chcemy któregoś kita, no to jeszcze 500 zł trzeba dorzucić. Sporo, ale szukając kamery z dużą funkcjonalnością, a przede wszystkim z dobrą jakością, no to tutaj się nie zawiedziecie. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!